Brian, no powiedz nam w końcu, co to za kobieta? Poznamy ją kiedyś? Oj, tata, nie naciskaj, przyjdzie czas, to świeża sprawa. Synu, powiedz chociaż, jaka jest, ile ma lat? Nie powie ci, bo jej nie ma, pewnie zmyśla jak kiedyś. Nie, nie zmyślam. Dobra, powiem wam jaka jest. Jest bardzo ładna, najładniejsza w szkole, zaraz. Skąd wiesz, że jest ładna? Przecież jesteś ślepy. Zbyszek! Bo mi koledzy mówią, wszyscy ją znają, dziwią się, że ze mną jest. Ja sam się dziwię. Najładniejsza laska w szkole. Mało tego, jest bardzo mądra i bogata. Trochę ciężko w to uwierzyć, Brian. Dobra, chuj. Jutro ją tu przyprowadzę. Sami zobaczycie. Mamo, tato. Jesteśmy. Już, idziemy. Zbychu, chodź. Już są. Idę. Biegnę nawet. Co jest, kurwa? Mamo, tato, to jest właśnie Jessica. Tata, dobrze się czujesz? Ta, dobrze. No bo muszę jeszcze wam coś powiedzieć. Już raczej mnie dzisiaj nic nie zaskoczy. Mów. No bo Jessica jest głucha. W sensie głucho nie ma. A jednak. Ale to w niczym nie przeszkadza. Bo liczy się wnętrze, prawda? Oczywiście, synku. Nie w tym przypadku, Brian. Na dzień dzisiejszy jednak dobrze, że nie widzisz. Zbyszek! No dobrze, to my idziemy oglądać film. Słyszałaś? Idą oglądać film. Ciekawe jak. Głucha i ślepy. Idę się wieszać. Żygi najpierw sprzątnij ty!